Hej kochani, w dzisiejszym filmie pokażę Wam moje triki na uwodzicielski makijaż, taki, który możecie wykorzystać podczas randki przy świecach, podczas wyjścia do kina z Waszym ukochanym, albo w życiu codziennym, kiedy chcecie przyciągać uwagę, kiedy chcecie właśnie, żeby ten makijaż był troszeczkę bardziej taki wow. Mam nadzieję, że moje rady Wam się przydadzą. Zrobimy sobie razem oczy i usta i pokażę Wam kilka moich takich niezawodnych trików i sposobów. No i gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie nowa maskara, także zaczynamy. I zaczniemy sobie od oczu. Chciałabym, żeby oczy przyciągały największą uwagę, żeby mimo wszystko spojrzenie było rozświetlone, ale też bardzo, bardzo takie mocno podkreślone. Usta zrobimy sobie później, dopasujemy właśnie odcień pomadki do oczu. Najpierw rozświetlam spojrzenie korektorem Lumi Magic i nakładam go tutaj przy wewnętrznym kąciku, taki jakby trójkącik między brwiami, troszeczkę nad brwiami, to też jest taki fajny trik. I rozcieram palcami. I nie rozcieram tutaj w ten sposób na policzek, tylko pod samo oko i tutaj w dół, tworząc taki trójkąt i dzięki temu nasze spojrzenie będzie właśnie idealnie rozświetlone, a nie uzyskamy efektu białej pandy. Pamiętajcie, żeby zawsze utrwalić sobie korektor pod oczami, żeby się tam trzymał. Czyli tu wszędzie, gdzie nałożyłam korektor, jeszcze utrwalam sobie pudrę. Teraz użyję rozświetlacza, na pewno znacie tę nowość. Zmieszam tutaj pędzelkiem, nałożę sobie na wszystkie miejsca, które będą przyciągać światło podczas kolacji, przy świecach, podczas właśnie wieczoru. Kiedy światła są przygaszone, to właśnie pięknie wygląda. Czyli tutaj mamy szczyt nosa, szczyty kości policzkowych, troszkę pod łukiem brwiowym i troszeczkę nad łukiem brwiowym. To jest kolejny taki trik. I troszeczkę nad ustami. Wtedy to daje wrażenie takich, można powiedzieć, mokrych ust. Jak widzicie, rozświetlenie jest subtelne, nie jest takie rażące po oczach. I teraz robię troszkę nie po kolei, bo najpierw podkreślę brwi. Chcę, żeby brwi były takie miękkie, żeby były tak naprawdę dopełnieniem makijażu, żeby oczy tutaj, powieki jakby grały główną rolę, ale brwi też muszą być zaznaczone. Mam tu dwa fajne produkty, Brow Artist Maker, gdzie z jednej strony mamy taką grubszą kredkę, a z drugiej strony mamy pędzelek do rozcierania. Oraz mam Brow Artist Sculpt, czyli żel do brwi z taką fajną końcówką, dzięki której można fajnie podkreślić brwi. I użyję dziś obu. Mam ją w kolorze Cool Brunette, ale będzie też dobra dla blondynek, jeżeli nałożymy ją delikatnie. Zarysowuję po prostu mój łuk. Nie chcę, żeby brwi były duże i przerysowane, ale żeby były właśnie takie miękkie i naturalne. Wydaje mi się w ogóle, że faceci nie lubią, jak mamy takie mega mocne, wiecie, czarne brwi i właśnie wolą nas w bardziej naturalnych, przynajmniej mi się tak wydaje. I rozprowadzam tym pędzelkiem kabuki. Jestem zadowolona. Teraz tym kolejnym produktem troszeczkę je rozjaśnię, żeby nie były właśnie takie bardzo ciemne, ponieważ tutaj też mam odcień brunet, ale on jest dość jasny. I jak widzicie, ta końcówka jest po to, żeby zaznaczać jeszcze jakieś miejsca, a w środku mamy szczoteczkę. Najpierw przeczeszę brwi. Ok. I jeżeli jeszcze są jakieś niedociągnięcia, można zaznaczyć samą tą końcóweczką, wypełnić luki. Naprawdę fajny produkt, w ogóle taki nietypowy aplikator. Chyba jedyny taki na świecie. Dobra, kochani, mamy przygotowaną tak jakby bazę. Brwi stanowią ramę naszej twarzy i dzięki temu, że będę teraz nakładać makijaż oczu, to będę widziała, jak twarz będzie się zmieniać pod wpływem makijażu. I dzisiejszy makijaż będzie taki seksowny, rozświetlony, ale też ciemniejszy w zewnętrznym kąciku. Najpierw wybrałam paletkę Smoky Beige Trench, która ma takie podstawowe właśnie beżowe kolory, które idealnie rozświetlą mi powiekę. Cztery takie odcienie. I te kolory będę stosowała tutaj w wewnętrznym kąciku oka i pod łukiem brwiowym. Najpierw najjaśniejszy kolor, odrobinka na koniec pędzelka. I tak, wewnętrzny kącik, rozświetlamy spojrzenie. To już jest super trik właśnie, nie tylko na randkę, ale i na co dzień, żeby otworzyć nasze oko, żeby przyciągnąć do niego światło. Jeszcze poprawiamy tutaj pod łukiem brwiowym. Teraz te dwa kolory, czyli ten szampański tutaj. Pierwszy w kolejności w wewnętrznym kąciku. Da nam bardzo połyskujące oko, bardzo otwarte, powiększone optycznie. Teraz biorę ten złotawy cień, on jest przepiękny. I nakładam na środek powieki. To już wygląda dobrze, ale teraz będę chciała czegoś więcej. Będę chciała przyciemnić ten makijaż, żeby, no żeby nie był taki dzienny, żeby był rzeczywiście przyciągający. I dlatego przerzucam się na paletkę ciemniejszą, Shocking Magnetic Black. Może Was rzeczywiście zszokować, bo jest bardzo ciemna, ale nie przejmujcie się, ładnie to będziemy blendować, zaraz Wam zdradzę kilka trików. I wybieram sobie ten czarny, matowy cień, który mamy na środku i nakładam takimi dosłownie dotknięciami tutaj w zewnętrznym kąciku oka. Wyobraźcie sobie, jak macie otwarte oko i takie wielkie rzęsy, że one rzucają cień tutaj właśnie na zewnętrzny kącik. Taki efekt chcemy uzyskać.
teraz mój trik na idealne rozblendowanie cieni. Bierzemy sobie jaśniejszy cień, taki transferowy. I wracam do tej wcześniejszej paletki i tu mam właśnie taki cień. Ja bym go nazwała taupe. Nie ma chyba polskiego odpowiednika tego słowa. To jest taki szary, cielisty kolor. I będzie świetnie mi się tu komponował między tymi dwoma odcieniami. I nakładam go na pędzelek i bardzo lekkimi ruchami rozcieram. Musicie to robić lekką ręką, to jest chyba najlepsza rada, jeżeli chodzi o blendowanie. I robimy sobie takie malusieńkie kółeczka. Takie dosłownie dotknięcia i zobaczycie, że cień sam się będzie blendował. Idziecie na randkę, to możecie troszkę więcej czasu na to poświęcić, żeby się przygotować. Oczywiście facet nie, wiecie, nie zobaczy, ile blendowałyście. Nie dostrzeże tu może wszystkich odcieni na waszych oczach, ale wy wewnątrz będziecie wiedziały i będziecie pewniejsze siebie, że makijaż jest idealny. I kiedy mamy idealnie rozblendowane cienie? Wtedy, kiedy nie widzimy jakiejś kreski, która by nam tu przedzielała dwa kolory, nie widzimy takiego wyraźnego odcięcia, no chyba, że to jest wasz zamierzony cel, takie odcięcie w makijażu, ale jeżeli nie widzicie, no to mamy rozblendowany makijaż, że wszystko tak ładnie w siebie przechodzi, z koloru w kolor i jak już jesteście z tego zadowolone. Teraz biorę taki maciupeńki pędzelek i nim będę zaznaczać dolną linię rzęs i biorę sobie tutaj ten połyskujący srebrny cień i nie zjeżdżajcie bardzo w dół, żeby nie mieć efektu zmęczonych oczu, tu przy samej dosłownie linii rzęs, a ten cień też ma ładne drobinki, więc ładnie, mimo że jest ciemny, to będzie i tak rozświetlał nam oko. I dochodzę tutaj tylko do połowy, żeby nie ściągnąć oka w dół. Wracam jeszcze do najciemniejszego cienia, nakładam na malutki pędzelek i nakładam go przy samej linii rzęs, tutaj przy górnej linii rzęs. No dobrze, cienie mamy nałożone, przechodzimy do kresek. Mam tu kilka fajnych rozwiązań. Uwielbiam serię Superliner. Mamy tu kilka fajnych produktów. Przede wszystkim taki gorsetowe opakowanie, forma flamastra, którą osobiście bardzo lubię. Ale mam też dwa linery z innym aplikatorem. Duo Precision i Black Lacquer wodoodporny. Aplikatory są do siebie podobne. Ten jest bardzo, bardzo precyzyjny. Drugi też, ale jest też dodatkowo wodoodporny. Dziś użyję wersji Black Lacquer, żeby tak maksymalnie podkreślić oko. Nie bójcie się tych linerów, one są naprawdę łatwe do używania. Moi od dawna ulubieńcy. Teraz co musimy zrobić, to przykładamy sobie przy linii rzęs. Robimy takie małe kreseczki, małe pociągnięcia. Ja zawsze zaczynam od środka, jakoś tak mi jest łatwiej. Idę ku przodowi. Staram się zrobić cienką linię na początku, natomiast dalej już się rozszerza. I zaraz będziemy robić jaskółkę, bo to też daje fajny efekt wyciągnięcia oka. Stworzymy takie trochę kocie spojrzenie. To jest bardzo uwodzicielskie. Jak nie wiecie, w którą stronę się kierować, to wyobraźcie sobie, że brwi tu idą w dół, kreska idzie w tą stronę i muszą się gdzieś tutaj w połowie spotkać, więc jakby żeby się złączyć z brwią, tak wiecie, możecie sobie to wyobrazić. Też małymi kroczkami, małymi kreseczkami. Nie róbcie takiej kreski od razu, bo rzeczywiście może wtedy nie wyjść. Ten aplikator jest super naprawdę do zrobienia jaskółki idealnej. Ja sobie zawsze też małym palcem tutaj podtrzymuję. I wiecie, co jest fajne, jak macie taką kreseczkę tutaj, że to sprawia, że rzęsy wydają się jeszcze dłuższe. Jak pomalujemy rzęsy, to zobaczycie, że oko będzie właśnie wyciągnięte na zewnątrz i będzie się wydawało, że rzęsy kończyły się aż tutaj. Kreska jest naprawdę czarna, czarna i wygląda ślicznie. Także teraz powtarzamy to samo na drugim oku. I zanim jeszcze pomaluję oczy tuszem do rzęs, który wiadomo, da nam najlepszy efekt, mam tutaj też taki mały trik, który zachowajcie dla siebie, nie zdradzajcie go absolutnie waszemu facetowi. Użyję linera Superliner Perfect Slim z bardzo cienką końcówką, idealnie zakończoną. I naprawdę, nie mówcie o tym nikomu. Nie mówcie, że ja wam mówiłam. Będziemy, słuchajcie, malować sobie malusieńkie rzęsy na dole. Malusieńkie, ale dosłownie samą końcówką. Nie kładźcie linera w ten sposób, żeby nie pogrubić tej kreski. Tutaj, gdzie właśnie nakładałyśmy wcześniej cień, zrobimy takie malusieńkie, cieniutkie kreseczki samą końcówką. I dosłownie kilka. Jak boicie się zrobić kreseczki, zróbcie małe kropki przy linii rzęs. To też wam jakby zagęści tę linię rzęs optycznie. Takie malusieńkie kropki. Dosłownie tu przy rzęsach. I tak, wiem, że na razie to wygląda hardkorowo, ale poczekajcie na końcowy efekt. Z daleka nie widać. Z bliska można dojrzeć właśnie te kreseczki, ale chwilka, bo przechodzimy najpierw do maskary. Nowa maskara, gwiazda tego odcinka. Volume Million Lashes Fatal. Stworzona specjalnie, żeby maksymalnie powiększyć nasze rzęsy, żeby je wyciągnąć, żeby były takie w 100% uwodzicielskie. Pokażę wam szczoteczkę. Jest to szczoteczka silikonowa, jak widzicie dość szeroka, z krótkimi włoskami, dzięki którym tusz jest równo rozprowadzany
od początku rzęsy aż po jej końce i ma właśnie je idealnie wyciągać. Także teraz nakładamy sporą ilość maskary i też Wam powiem, jakie tu triki stosuję przy nakładaniu. Pierwszy trik, otwieramy buzię. Wiem, że to głupio brzmi, ale dzięki temu oko nam się bardziej otwiera, więc otwieramy buzię, podnosimy brwi, jesteśmy zdziwione i malujemy od nasady aż po końce. Zaczynam zawsze tutaj od środka, ku wnętrzu oka. Tu nie nakładam jeszcze tak dużo, idę do zewnętrznego kącika teraz i tutaj nakładam zygzakowatym ruchem, rozprowadzając ten tusz na każdej rzęsie. I teraz jak mam już nałożony tusz na wszystkie rzęsy, jeszcze raz moczę i końcówką podkreślam zewnętrzny kącik w ten sposób, czesząc rzęsy w stronę jaskółki. I teraz wszystkie rzęsy jeszcze raz przeczesuję i staram się czesać w tą stronę, na zewnątrz, żeby to oko właśnie wyciągnąć. Żeby rzęsy nie szły nam do góry, tylko żeby szły na zewnątrz, żeby oko było takie zmysłowe, kocie. Widzicie, teraz wszystkie rzęsy idą tak jakby na zewnątrz, dzięki czemu oko mi się jeszcze bardziej otwiera. No i oczywiście nie zapominamy o dolnych rzęsach, bo tutaj już stworzyliśmy sobie takie ala sztuczne naszym linerem. Tuszujemy też przy otwartym na maksa oku, żeby nie ubrudzić sobie tutaj skóry pod oczami. Po prostu chcemy powiększyć tą przestrzeń. Nie wiem, jak Wam to wyjaśnić, ale na pewno widzicie, o co chodzi. I również rozczesujemy. I nakładamy też dużą ilość. I to po to, żeby to oko stało się takie bardziej lalkowate. Dolne, kiedy podkreślamy dolne rzęsy, to faktycznie oko mamy takie na maksa otwarte i kiedy będziemy tymi rzęsami trzepotać, będziemy mieć efekt takiej laleczki. Myślę, że takie oczy na bank przyciągną spojrzenia podczas randki. Podoba mi się to, że ten tusz jest naprawdę bardzo czarny, że jest to czerń taka mocno nasycona, niezgaszona. Fajna szczoteczka, łatwo się nią pracuje, mimo że jest całkiem spora. To przez to, że właśnie włoski są krótkie, nie brudzimy sobie powieki i możemy idealnie rozprowadzić tusz. Rzęsy, jak widzicie, są mega pogrubione, wydłużone. Oczywiście możecie stosować takie triki na co dzień, nie musicie tylko na randkę. Ja tutaj Wam przedstawiam to, co ja stosuję na takie specjalne okoliczności. Oczy mamy gotowe, możemy przejść do ust. I dziś na usta wybrałam pomadkę z serii Color Rich 258 Berry Blush. Bardzo ładny kolor. I chciałabym Wam pokazać, jak sprawić, żeby usta były bardziej matowe, żeby nie były bardzo błyszczące, żeby oczywiście nadawały się do pocałunków, żeby facet się nie przestraszył, że macie jakieś mocno pomalowane usta. Ogólnie zrezygnowałabym z błyszczyków, ale to oczywiście zależy od Was. Podczas kolacji też błyszczyki się szybciej zjadają, także ja bym postawiła jednak na trwałą pomadkę. Ściągam, odtłuszczam sobie tak jakby usta, nakładam pomadkę i sama w sobie jest już bardzo ładna, ale ja teraz chcę ją delikatnie zmatowić i co teraz trzeba zrobić, to znowu odcisnąć. Biorę sobie taki średni pędzelek, nasz puder. To troszkę zmieni odcień pomadki, ale tak jak mówiłam, będzie matowa. Jak widzicie, teraz usta są jaśniejsze, co moim zdaniem faceci bardziej lubią, przynajmniej mój mężczyzna woli, kiedy mam usta jaśniejsze niż bardzo ciemne. Usta są zmatowione, co też nie przeraża tak faceta jak błyszcząca pomadka z jakimiś drobinkami. Nadal są podkreślone, więc będziemy czuć się pewniej, że mamy coś na ustach, że jednak są, że jest ładnie podkreślony ich zarys. Jeszcze taki jeden trik, jeżeli chodzi o oczy, bo to też możecie zastosować. Kredka na linię wodną. I ja tutaj nie stawiałabym na kredkę czarną, żeby oka nie zamknąć, bo w końcu je tak super otworzyłyśmy, nie chcemy jakby zniszczyć tego efektu. Biała jest fajna, ale biała czy jakaś kremowa jest fajna na co dzień. Natomiast ja tu postawiłam na kredkę w odcieniu czekolady. Color Rich w odcieniu Icy Cappuccino. Co robię, to po prostu maluję sobie na linii wodnej, ale nie na całym oku, tylko tutaj, gdzie domalowywałyśmy te rzęsy. W ten sposób. I to jeszcze bardziej podkreśliło mi oko, ale zrezygnowałam tutaj z czerni, żeby oko nie było przytłoczone, więc myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie i bardzo dobry kolor. Teraz jeszcze pozostaje nam spryskać się ulubionymi perfumami. Możecie też założyć coś połyskującego na szyję. Pamiętajcie, żeby nie zakładać niewygodnych rzeczy, które może wyglądają pięknie, ale będziecie się w tym czuły dziwnie. Na ręce musimy się po prostu czuć dobrze i wygodnie. Na sam koniec możemy dodać odrobinkę różu tutaj na szczyty policzków, żeby to też dawało taki efekt, wiecie, zawstydzenie. Pomyślałam, że od razu porozmawiamy sobie trochę na temat randkowania. Często mnie o to pytacie. Ja też Wam często wspominałam, że byłam na wielu randkach w moim życiu i może dam Wam kilka rad, jak sobie na randce poradzić, jak już zostaniecie zaproszone na randkę i minie ta nasza euforia początkowa, że wow, zaprosił mnie gdzieś, idę do kina, idę na kolację. No i później zaczynamy się zwykle martwić, co ja założę, jak się umaluję, a czego nie mówić, żeby nie wypaść głupio.
a czy będziemy mieć tematy, a o czym będziemy rozmawiać, czy później nie będzie tak, że tylko o pogodzie i tak dalej. Każda z nas chce dobrze wypaść i zabłysnąć przed naszym partnerem lub przyszłym partnerem. Ja wam powiem szczerze, że mimo, że jestem tutaj dosyć śmiałą osobą na YouTube, to w kontaktach damsko-męskich zawsze byłam dość nieśmiała. Wiem, że wiele osób mi w to nie wierzy, ale tak jest. Zawsze mnie to paraliżowało. Nie wiedziałam, jak się zachować, nie wiedziałam, co mam mówić, żeby właśnie nie palnąć jakiejś głupoty. Starałam się mieć jakieś tam zapasowe tematy, ale zwykle to nie wychodziło tak, jak chciałam. I faktycznie wypadało to różnie, nie zawsze wypadało to mega naturalnie, często byłam spięta, nie zawsze byłam sobą. I myślę, że przełamałam się po jakimś czasie dopiero i jak poznałam mojego męża, to już było zupełnie inaczej, bo po pierwsze wiedziałam, że to już jest ten, że ten facet mi się w 100% podoba, a po drugie troszkę zmieniłam moje podejście, przestałam się tak mocno starać, przestałam uważać, że może powiem coś nie tak, że może wypadnie to głupio. Pokazałam, jaka jestem naprawdę. No i to właśnie chyba jest główna rada, żeby pozostać sobą, żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest, jak jesteście już w takiej sytuacji, żeby być szczerym, żeby mówić to, co się myśli, żeby żartować. Jeżeli chodzi o mowę ciała, no to chyba wszyscy wiemy, że zabawa włosami, co ja robię bardzo często, ale to dlatego, że mam długie włosy, zabawa włosami podobno podoba się facetom. Dotknięcie jego ramienia podczas rozmowy, śmianie się z jego żartów. Faceci uwielbiają nas rozśmieszać, więc docenienie tego, że żart był śmieszny, na pewno tutaj pomoże. To takie moje szybkie rady. No i przede wszystkim pamiętajcie o tym, że ta druga osoba nie gryzie, że idziecie na randkę oboje, ponieważ tego chcecie. Oboje się na to zgodziliście, ponieważ coś was do siebie przyciąga. I po prostu nie ma się czego bać. Jeżeli wyjdzie, to wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Trzeba pójść, spróbować. Ale uważam, że nie ma się czego bać. Ta druga osoba wam nic nie zrobi. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie warto się tak nastawiać mocno, że zaraz będzie z tego jakiś, wiecie, długoletni związek. Potraktujcie to jako dobrą zabawę. Powiem wam, że my z Darkiem nadal chodzimy na randki, mimo że jesteśmy rok po ślubie, to nasze randki często są w restauracji, często jest to właśnie kino, mamy takie nasze wspólne miejsca. Uwielbiamy właśnie chodzić w te same nasze miejsca. I myślę, że jak ktoś jest po ślubie, no to też warto jednak nadal wychodzić. Także ja trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że moje rady wam się przydały. Nie tylko na randki, ale też w codziennym makijażu. Może coś wykorzystacie. Napiszcie mi na dole, czy wy lubicie randkować, czy wy lubicie w ogóle chodzić na randki, czy właśnie unikacie tego, bo tak jak mnie kiedyś paraliżuje was myśl o randce, paraliżuje was myśl o rozmowie z drugą osobą, która wam się właśnie podoba. Także koniecznie mi napiszcie na dole. Jeżeli macie jakieś śmieszne sytuacje, to też chętnie przeczytam. No i to tyle. Jeżeli podobały wam się moje rady, zostawcie mi kciuki do góry. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Bye.